Aha. Zdaje się, że coś znalazłem. Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Tori152 i moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Jezu, moi drodzy, ile ja się naszukałam tego skarbu. Nordmarski topór obusieczny, eliksir siły, ducha, życia, zręczności. No i to był przynajmniej skarb, na który każdy z nas chyba kuźwa czekał, nie? Obusieczny. To jest broń jednoręczna. Niestety jest gorsza, ale jest pod siłę na przykład i to już jest bardzo fajna wiadomość. No i po jednej eliksirce stałej. To jest naprawdę bardzo fajny skarb. Ale tak, naszukałam się na tyle, że aż odpaliłam starego streama od Majesa, żeby to znaleźć, bo to był, moi drodzy, jakiś po prostu dramat. Dramat. Postać mi nie chciała tego łapać. Klikałam wszędzie, szukałam. Kurde, nie wiem ile odcinka, znaczy odcinka. Właściwie to zrobiłam to poza odcinkiem i czekałam właśnie tylko, wiecie, tak naprawdę na was, no nie? Żeby wam to pokazać. Zróbmy save'a, bo jak mi wywali grę albo coś, to dostanę chyba wylewu. I ruszajmy, moi drodzy, na statek. Niech żyje król! Mamy skarb znaleziony. Znalazłem skarb Mendozy. Tutaj też się udało wszystko zrobić. No i co? I lecimy, myślę, do Baldwina mu powiedzieć co i jak. Zobaczymy, co on powie. Siemanko. Mendoza uciekł z wyspy. Ptaszek odleciał. To niedobrze. No cóż, teraz już nic nie można zrobić. Udało mi się dowiedzieć, że najprawdopodobniej można go znaleźć w Królestwie Smoka. Więc jest tam bezpieczny. Król Wyspy Smoka jest w sojuszu z orkami i naszym wrogiem. Więc nie traćmy już na to czasu. Jeśli nie masz więcej innych zadań, powinniśmy jak najszybciej wrócić do króla. Dobra, no to w teorii nie mamy zadań. Wiemy, gdzie je znaleźć, ale takich typowo do wykonania to nie mamy. Ewentualnie grę w kości z Francisem, ale to mogę zrobić w każdej chwili poza odcinkiem, ponieważ jest to zadanie do odratowania, tylko trzeba przyzwać Francisa cheatami, niestety. Dlatego, że on mi gdzieś zginął. Nie wiem, po prostu go nie ma w obozie. Ale myślę, że możemy płynąć. Dokąd teraz płyniemy? Sam obierz kurs. Płyniemy, moi drodzy, na Vanguard. Płynie mi Greg do Engardu. Dobrze. Więc nie ma co zwlekać, odbijamy od brzegu. Jesteśmy typowo w Vanguardzie. Mogę wam tak pokazać na chwilę tylko barierę. Na chwilę, bo tak to jest dramat, jeżeli mamy to cały czas włączone. Odpływajmy. Niestety, musisz uzbroić się w cierpliwość. Wpierw musimy pomóc królowi. Może jest jakiś sposób, aby uwolnić Engard od orków. Jeśli tak, to znajdź go. Tak, teraz dłuższy czas już stąd nie odpłyniemy. Wróciliśmy do Engardu. Dobrze, że jest chroniony przez magiczną barierę. Orkowie dalej oblegają stolicę. Musisz wziąć to pod uwagę. Dlatego należy być bardzo ostrożnym. Zanim udasz się w drogę, najpierw należy usunąć orków, którzy zajęli port i portową twierdzę. Kiedy byliśmy tu ostatnim razem, nie było to konieczne, ponieważ mogliśmy szybko opuścić Engard. Jednakże tym razem będziemy musieli stać na kotwicy przez kilka dni. Tyle czasu wystarczy, by orkowie w twierdzy otrzymali wsparcie. Koniecznie trzeba temu zapobiec. Ilu orków przebywa w twierdzy? Nie wiem dokładnie, ale pewnie jest ich tam naprawdę dużo. Zanim wyruszysz, zastanów się, jak najlepiej się do tego zabrać. Jeśli zechcesz zaatakować orków w pojedynkę, nie będę mieć nic przeciwko. Ale możesz też ich zaatakować razem z Erikiem, Olkerem, Konradem i Bertramem. Oni chętnie ci pomogą. Pozostali muszą tu zostać, żeby bronić okrętu. Powodzenia. Szczerze mówiąc, myślę, że możemy sobie wziąć chyba ekipę. Pomoże... Ojejku, ale nie chciałabym spaść do morza od razu. Pomożesz mi, Konrad? Nie mówię ci przecież nic nowego. Chodź ze mną. Okej, mam ekipę. Fajnie. Myślę, że to będzie dużo lepsza rzecz, to będzie ciekawa odmiana. Tylko panowie, błagam, wy nie róbcie takich ceregieli, no błagam was. Jeszcze się na szybko wyleczymy, ponieważ nam się zdrówko na pewno przyda. W
hurtowych ilościach. Okej, ładnie. Myślę, że panowie będą dobrym tutaj pomysłem, żeby mi pomogli. Także ruszamy. Tylko błagam, nie spadnijcie do wody. O, jak pięknie idą, widzicie to? Normalnie, wow. Dobrze, ładnie, fajnie. Ekipę mamy w sam raz, żeby pokonać orków. Tam jest droga do Vanguardu, to tam na razie nie idziemy. Mamy zadanie, żeby odbić port i twierdzę. Twierdza jest tam, jak rozumiem. Jak najbardziej. Kurde, ale idą za mną normalnie. Okej, ten wylatuje od razu z kuszą. Ciekawe jestem, czy oni są śmiertelni, jak myślicie? Nie wiem, jesteś śmiertelny? Chyba nie. No i właśnie to jest ten plus, że oni nam mogą pomóc, a wiecie, o co chodzi. No, a że tak powiem, nie dostaną obrażeń. Myślę, że wyjątkowo możemy sobie zdjąć pierścień prędkości, skoro idziemy całą ekipą. I możemy sobie założyć jakiś pierścień do życia. Taki fajniejszy. O, właśnie ten oświecenia na przykład. Kurde, ale się wolno chodzi, nie? Panowie, lećcie. Standardowo ja dostanę najwięcej w tir. Ale oni sobie na szczęście bardzo ładnie tutaj funkcjonują. Dzień dobry. Ale się głupio biega bez pierścienia prędkości. Wy to rozumiecie? Mam wrażenie, że 100 lat biegam. Ale porąbana akcja. No ale będzie lepiej, bo przynajmniej mi się goście nie zgubią. Czy tą wioskę przeszukiwać? Chyba niekoniecznie. Chociaż z drugiej strony... przydałoby się chyba. Schowaj tą kuszę. Kurde, na hita takiego orka. Okej, bo oni tam cudują. Co ty robisz? Hello, my friend. Ja wiem, że wy jesteście naprawdę odpaleni i chcecie mi pomóc, ale błagam, nie wchodźcie na żadne cuda. Proszę. A, ten orb do mnie strzela akurat. Ajajaj, ale się tutaj wpieprzyłam. Niedobrze. Halo, Bertram, pomóż mi. O, ty też idziesz pomóc. To zajebiście. Ja sobie może bym wzięła pełnię życia. Dobra, klepią mi tam orków. Ładnie. Zarąbiście bardzo. Jakbyście jeszcze na tamtego gościa pobiegli. Pięknie. Proszę robić rozróbę. Kurde, nie trafiłam w niego. Dobra, oni widzę, chcą mi pomagać bardzo. Panie... elitarny wojowniku. Dobra, już go wykończą na spokojnie. Kurde. Ej, no Bertram jednak oberwał. To wy jesteście jednak śmiertelni? Nie wiem, dziwne to było trochę. Nie wnikam. Zobaczmy. Przyspieszmy trochę czas, bo bieganie w ten sposób jest chore. Tutaj coś żyje, ktoś jeszcze nie... Nie, czyli do twierdzy. Tylko, że żeby się dostać do twierdzy, to trzeba trochę uruchomić pływanie. Mam nadzieję, że oni potrafią w pływanie. Bo jak nie, to będzie bardzo ciężko. Ale błagam, nie wchodźcie do wody, chodźcie tu. Zapraszam z powrotem. Tu jest taki ładny mostek, widzicie? Nie trzeba wcale do wody wpadać. No i wpadli, bo słyszę. A, to nawet nie tutaj się wchodzi, no tak. Lol. Błagam was. Where are... O, matko.
Chodźcie tu. Proszę. Jeden. Halo. Drugi. Kto się utopił? Na szczęście nikt z moich, chociaż jednego paladyna zgubiłam. Niedobrze. Mogę kliknąć, żeby wszyscy zaczekali? Nie, trzeba było ich osobno. Dobra, no oni się znajdą prędzej czy później. Wpadną do wody jak nic, prawda? Tak jest. Dobra, ale oni się powinni znaleźć, myślę. Bez problemów. Siema, panie przywódca. Pożegnaj się z żyćkiem. O kurde, ten będzie z tchnieniem na mnie leciał. O kurde, na hita go ściągłam. Co mu po tym tchnieniu śmierci? Dobra, gdzie moja ekipa z Warszawy? Bo ja będę ich w sumie potrzebować. Dzień dobry. Kurde, jeden... Nie, mamy całą ekipę, dobra. No, to teraz płyniemy tutaj. Płyniemy, płyniemy. Panowie idą za mną. Mam nadzieję, że płyną. Płyną. W twierdzy nam się dużo bardziej przyda ich pomoc. Bo tu jest akurat bardzo dużo orków. Skąd wiem, bo już to dla was nagrywałam. Tylko, że mi się nie zapisał film. Czy tędy się wychodziło? Nie, to było trochę od innej strony. Bardziej się ten... Nie, to też nie. Tutaj się wychodziło. Panowie, proszę za mną. W takim tempie może być nam ciężko. Miejmy nadzieję, że damy sobie jakoś radę. Panowie, pan zbrojny. Halo, proszę tam nie pływać. Zapraszam tutaj, Erik. Okej, pięknie wchodzisz, bardzo ładnie. Teraz jeszcze od sub, tak, Volker, no wierzę w ciebie. Mamy ekipę. No i teraz można wchodzić. Teraz to będzie wymagało więcej od nas skupienia. No gdzie oni są? Już cudują. Kurde, no skosi mnie z tej kuszy zaraz. Gościu. Okej, okay, na szczęście oni go skosili najpierw. Zapraszam do mnie. Erik, radzisz sobie? Tak chyba średnio na jeża mi się wydaje. Ja będę potrzebowała ich pomocy tam wyżej, więc... Chciałabym bardzo, żeby za mną poszli. Gorzej, że... Dwóch z nich ma wylew. Panowie, ja was wyprowadzę normalnie. Czy z wami będzie trochę trudniej, ale się uda. Wierzę w was. Halo. Okej, pięknie. Teraz proszę ładnie... Dobra, jak będę miała trzech, to też będzie dobrze. Nie musimy mieć wszystkich na fali, tylko proszę, wejdźcie tu. Bo ja naprawdę będę was zaraz potrzebować, tak solidnie. Tutaj jest co zabijać. No ale panowie, no halo. Wejdziecie tu jak ludzie. Bertram, chodź tu, zobacz, to jest taka ładna ścieżka. Naprawdę, ja ci gwarantuję, że będziesz się czuł zajebiście, jak już wejdziesz. Oni się nagle tutaj zrobili śmiertelni, czy co jest grane w tym miejscu? Volker, nie wiem, oni tak obrywają, widzę, bardzo nierównomiernie. No, tracę paladynów pomału. Tutaj sobie zbierzemy... O kurde, orka mam na głowie.
O, właśnie o to mi chodziło, żeby oni tam poszli robić rozpierduchę. Twierdza. Tu się akurat będą działy cuda, tylko że oni chyba nie atakują tych, co ja bym chciała. No, bo się zablokowali na przykład w stole. Dobra, lecimy z tym, cholera jasna, bo nie ma czasu. Nie rzucaj mi tylko tchnieniem śmierci, bo się pogniewam. Ale ładnie, siekamy. Erik, tylko błagam, nie wypadnij mi przez okno. Ja się muszę wyleczyć, bo dostaję bardzo. O, widzę, że panowie sobie za bardzo tak nie radzą w tej twierdzy, tak jak mi gra proponowała pomoc. Niestety nie można mieć wszystkiego w życiu. No niestety nie można. Okej, tam coś jeszcze było do zebrania, halo? Podręcznik o magii. Dobra, ja orków nie widzę chwilowo. Erik? Ktoś obrywa po piątaku. Nie wiem, co się tu dzieje. Okej, pan pułkownik postanowił wypaść. Tu jest Volker. Okej, widzę, że część orków po prostu wypadła za mapę, tak jakby. Cześć, Volker. Jak ty sobie radzisz? Daj miksturkę. Proszę, weź tę miksturkę. Coś większego ci się na pewno przyda. Dobra, tamci sobie pływają, niech sobie pływają. Tu jest Erik, on się na razie chyba nie odbaguje, dopóki ja nie zrobię tutaj porządków. Halo? Tu nic nie ma. Ktoś tutaj wyciąga broń. I cuduje, bo słychać. Okej, tu mi przyszedł koleś z pomocą. Okej. Ty spadasz na hiciora. Ty w sumie na dwa. Ty mi w ogóle nie pomagasz, mordo. A to Volker za mną poszedł. Myślałam, że Erik, ale przecież Erik się zbagował tam na dole. Stary, co ty robisz, no? Okej, Volker chciał mi pomóc, to się bardzo akurat szanuje. Ciężka pochodnia, to może być jako broń. Siema. W ogóle ciekawe, że na zwiadowce, wiecie, nie działa kryt, a na innych już tak. To trochę dziwne jest. Twierdza, mamy wpis. Okej, ale jeszcze to nie jest koniec, bo jeszcze nam zostało paru orków. Na przykład tych, co pływają. Tu jest Erik. Stój, Mora. No ciekawe, gdzie? Nie mam pojęcia, gdzie. Wiesz co, Volker, bo ty się boisz, że sobie zrobisz krzywdę. Zaczekaj na mnie. Przy wejściu. Niechże. Okej, zniknął. Dobrze. Muzyka też zniknęła, więc myślę, że możemy to naprawić. Zapis i wczyt.
Mamy poradę już pierwszą dotyczącą Nordmaru. Bardzo fajnie. No halo. Kurczę, gro. No, dziękuję. Siema, nie zauważyłam cię. Czemu ty mnie nie atakujesz? Nie wiem. Prawo, 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 lewo. Okej, oni się chyba zbagowali nam tutaj. Zgoła troszeczkę. Chodź tu, cholerę jedna, no. Jakby on tak pływał w kółeczko. O właśnie, pływaj sobie w kółeczko. Tak, tak, tak. On się zbagował, jak nie wiem. Erik, nope! Jesteś w wodzie. No i to jest, moi drodzy, kuferek. Lewo, 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 prawo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. No i mamy eliksirki. Czy ja czegoś przypadkiem nie zebrałam, a powinnam? Gra mi jednej rzeczy nie dała, ta rzecz powinna być w tym kufrze. Szaman nam został. I jeszcze ktoś na górze. Tam też jest jakiś kuferek. Dobra, na górę to trzeba będzie wejść tędy. Tutaj jest kufer? Po drugiej stronie. Szafa bardziej, odzież obywatela. No nie wiem, po co mi ta odzież? No i jeszcze tam na górę. Czy ja tędy tam dojdę? Powinnam. Prawo, prawo, prawo. No i tutaj mamy chyba pułkownika. Nie, to jest taki zwykły myrtański. Ale chyba dzięki temu udało nam się już usunąć wszystkich orków z tego miejsca. O, i jeszcze na górze mamy jakiś kuferek. Prawo, 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 prawo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Lewo, lewo, lewo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć w prawo, trzy razy w lewo, prawo, prawo. Dobrze wzmocniona zbroja rycerska. Moi drodzy, wreszcie mamy lepszą zbroję i to naprawdę dużo lepszą. Po ulepszeniu powinna być jeszcze lepsza. Mamy też parujący gulasz i na górze już widzę, że są jakieś ciekawsze jeszcze rzeczy. Czary, eliksir ducha, większe uleczenia. Księga Mędrców. Kurde, od razu myślę, że sobie sprawdzimy te rzeczy. Te książki na pewno. Rozumiem. Księga Mędrców. Podręcznik o magii też właśnie Rozumiem. Mieliśmy. Tutaj już nic. Nasza zbroja jest zarąbista. No i jeszcze zobaczmy. Miałam parujący gulasz. Gdzieś powinien tutaj się pojawić jako dodatkowy, chociaż nie widzę. Tutaj chyba, bo jest pojedynczą miksturą. No i fajnie. Czy tędy jak wyjdę, to zrobimy sobie jakąś krzywdę? Mam nadzieję, że nie. Czy twierdza? Tak, możemy wrócić do Gernota. Dobra, no to wracamy w takim razie. Czy mnie działa teleport, jakbym się chciała na Albatrosa tepnąć? Działa. Z tobą nie, z Gernotem. Hej, ty. Orkowie przebywający w porcie i w twierdzy już nie stanowią zagrożenia. Bardzo dobrze. Trzeba było to zrobić w pierwszej kolejności. Teraz możesz ruszać do króla. Powodzenia. Dobrze, no to pogadajmy z królem.
Zobaczymy, co on ma do powiedzenia. Wróciliśmy tutaj po dłuższej przerwie. No, a ja potrzebuję mojego pierścienia prędkości, bo bez niego jednak, jak bez ręki. No i znowu mnie odwiedzasz, rycerzu. Jakie wieści przynosisz tym razem? Wiem, gdzie trzeba szukać Ardasa. Tak. No i gdzie? W Nordmarze. W takim razie powinieneś natychmiast tam się udać, znaleźć go i położyć kres jego planom, póki nie narobił jeszcze większych kłopotów. Udam się na jego poszukiwania, ale tylko dlatego, że chcę go poprosić o pomoc w walce z naszym wrogiem. Co? Przecież to Ardas, przyczyna wszelkiego zła. Nie. Za wszystkim stoi awatar Beliara, który został powołany do życia przez 5 czarnych magów z Arantu. I przeciwko tak potężnemu wrogowi, jak on, jest mi potrzebna pomoc Ardasa. Nie do końca rozumiem, co mówisz, ale wydajesz się być pewny swoich słów. Dobrze. Możesz robić to, co uważasz za stosowne, rycerzu. I tak w tej sytuacji nie mamy specjalnego wyboru. Muszę cię jednak poprosić o jeszcze kilka zadań. Po pierwsze, chodzi o mojego zwiadowcę, rycerza Hektora. Od tygodni nie mam od niego żadnych wieści. Rozumiem. I trzeba go znaleźć. Tak. Podejrzewam, że jest w rejonie Manterii. Może tam ktoś ci powie, gdzie jest Hektor. Kiedy go znajdziesz, natychmiast do mnie wrócisz i powiesz, dlaczego nie kontaktował się ze mną. Jak już będziesz w tym rejonie, udaj się do gońców leśnych. Być może potrzebują twojej pomocy. Dobrze. Moja druga prośba dotyczy rejonu Feryn, przez który i tak musisz przejść, jeśli chcesz udać się do Nordmaru. Jest tam kilku buntowników, którzy atakują oddziały zaopatrzeniowe orków z Nordmaru. Ale w ostatniej walce ponieśli ciężkie straty. Znajdź ich kryjówkę i porozmawiaj z ich przywódcą. Może znajdziesz sposób, żeby im pomóc. Dobrze. Ale jak mam szybko dotrzeć do Nordmaru? Ten kamień teleportacyjny przeniesie cię na drugą stronę bariery. Ale bądź ostrożny. Miejsce docelowe jest niedaleko. Ale być może znajdziesz się bardzo blisko obozowiska orków. Będę ostrożny. Dobrze. Niech Inos ci pomoże w tym trudnym zadaniu. Dobra, na razie kradzieży nie możemy wykonywać jeszcze na tym, na tych postaciach, bo nie mamy 300 zręczności. Hej, ty. Jak wygląda sytuacja? Szczerze mówiąc, jest bardzo źle. Choć ochrania nas bariera, to jesteśmy odcięci od świata zewnętrznego. Co wiesz o orkach? Część ich wojsk zdążyło przeniknąć do miasta. Dosłownie wyrżnęli mieszkańców, po czym rozbili obóz u bram zamku. Próbowali już przejąć zamek, ale udało nam się odeprzeć każdy ich atak. Tylko jak długo jeszcze wytrzymamy? Nasi ludzie są wyczerpani i prawdopodobnie nie będą w stanie wytrzymać kolejnego ataku. Dlatego mam zamiar z najlepszymi ludźmi uprzedzić orków i ich zaatakować. Jeśli orkowie zdadzą sobie sprawę, że nadal możemy walczyć, to prawdopodobnie zrezygnują z dalszych ataków na nas. No dobrze, czyli tutaj też na razie nic. Witaj. Witaj, rycerzu. Kim jesteś? Jestem magiem ognia. Nazywam się Valram. Sprzedaję magiczne zwoje i mikstury. Więc jeśli czegoś potrzebujesz, to rzuć okiem na moje towary. Możesz mnie nauczyć magii. Oto lepiej poproś kogoś innego. Naucz mnie sztuki alchemii. W tym celu poszukaj sobie innego maga. Pokaż mi swoje towary. Dobrze, co ty masz? Masz bardzo dużo mikstur i na pewno sobie je wezmę, bo się przydadzą. Masz czary i masz też mapy. Mapy też nam powinny bardzo pomóc. Południowy. Dużo było tych map. Dość ryzykowna kradzież, od razu możemy zrobić. Eliksir ducha jeszcze udało mi się ukraść od niego. Trzeba będzie się przespać na pewno do rana, bo już nic nie widzę. Zerknijmy sobie na mapy. Czy coś ciekawego? Mapa regionu Montery. Okej, to chyba bardziej tak, żeby sobie popatrzeć, gdzie my w ogóle jesteśmy. Może. Tutaj możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda. A Thanos jest stosunkowo blisko Vengardu i Nordmaru, w ogóle Myrtany. Korinis, Korus, Korana. Nie byliśmy na Wyspach Południowych, nie byliśmy na Koranie.
No i Królestwa Smoka też tutaj nie widać, tak czy siak. Mapa okolic Vanguardu. Okej, okay, i to wszystko, tak? Myślałam, że jeszcze mam jakąś jedną mapę. Ale nie widzę. Co tam, Karypto, u ciebie? Witam. Nazywam się Roland i przybywam z okrętu wojennego Albatros. Witam. Kim jesteś? Jestem Karypto, naczelny mag ognia. Czego chcesz ode mnie? Możesz mnie nauczyć magii. Oczywiście. Jednak nie mam na to czasu. Powinieneś zwrócić się do magów Umlicza, Karoliksa i Purasa. Oni przebywają na górnym piętrze. Oni chętnie wtajemniczą ciebie w sekrety pradawnej magii. Jeśli chciałbyś nauczyć się sztuki alchemii, zajrzyj do naszego alchemika. Nazywa się Eldrid, a znajdziesz go po drugiej stronie zamku. Wyjdź na dziedziniec i idź na prawo wzdłuż muru, aż dojdziesz do wieży. Za nią znajduje się wejście. Tam znajdziesz Eldrida. No dobra. Kolejny eliksir ducha. No dobrze, nie będę narzekać, że tak powiem. Mamy to. Okej, okay, zapisik. No i co? I wypadałoby się przekimać, bo się robi ciemno. Jeżeli chodzi o ulepszenie zbroi, to nie ulepszymy, dopóki nie znajdę stołu do garbowania. Ponieważ no nie mam zgarbowanych skór, a będziemy ich potrzebować. Odpocznij do następnego rana. Myślę, że chwilowo się jeszcze rozejrzymy. Nie wiem, po zamku możliwe? Chyba tak, no po zamku by wypadało się rozejrzeć na pewno za pierwszym razem. Tu jest pan kucharz, ja sobie pozabieram rzeczy. Nóż na wilki, serio? Hej, ty. Nie przeszkadzam. I to jeszcze jak? Wynoś się. No, my już swojego czasu z nim rozmawialiśmy. Pokaż mi. Czy ty masz coś ciekawego? Większość od ciebie kupiłam w sumie rzeczy. Zup kiełbasianych masz bardzo dużo i myślę, że wezmę od ciebie wszystkie. Zupy serowe też, bo one dosyć sporo życia. Gruszki masz, to też zabieramy. No dobra. O, masz kompot z gruszek, masz chili. Ja ich już chyba nie będę kupować, mam ich dużo i nigdy ich nawet nie użyłam. Kurde, zaczynają się powoli kruszyć zasoby, o ile można tak powiedzieć, mając parę tysięcy w kieszeni, prawie 100 tysięcy. Bądź co bądź, no ale coś w tym jest. Robar już przyszedł tutaj, kobryn, gwardzista. Tutaj już na dole, na razie nic. Ale myślę, że jeszcze sobie sprawdzimy te miejsca tutaj. Stół pisarski, złoty talerz. Ja sobie to wszystko w ogóle ukradnę. Lol. Ja wiem, że tak może nie powinien paladyn chodzić po stole i kraść, ale nikt ci o to nie pluje, także sobie skorzystamy z tej opcji. Myślę, że to nie będzie wcale głupie. Cześć, John. Witaj, witaj, szlachetny rycerzu. Kim jesteś? Nazywam się John i jestem sługą jego wysokości. Wszystko w porządku. Tak, dostojny rycerzu. Wszystko w porządku. Dobra, no wydaje mi się, że z Johnem za dużo nie pogadamy więcej. Zobaczmy, co tutaj jest jeszcze. Tutaj są pulpity, które już czytaliśmy. Tutaj będzie zarządca, z tego co pamiętam. Tak jest, dzień dobry. Ja sobie wezmę rzeczy, bo tobie się nie przydadzą na powierzchni, a ja potrzebuję eliksirów. Witaj. Tak, nie mogę mu nic oddać, to znaczy, że nie mamy dla niego potrzebnych przedmiotów. Niestety. No oni bardzo by chcieli skrzynię z rudą, no a na razie to nie jest do znalezienia, że tak powiem. Tam jest jakaś skrytka i tutaj widać, że się ściana powinna odsunąć. Tutaj nawet jest przycisk. Kurczę, gdzie ja wchodzę? U
Leczenie z opętania było w piwnicy. Ciekawy dobór. Wino i uleczenie z opętania. No dobrze. Zerkniemy sobie najpierw, co jest na dole, a później będziemy patrzeć na piętra wyżej. Tu jest Flavius i gwardzista. Witam. Kim jesteś? Jestem kapitan Flavius. Odpowiadam za gwardzistów. Jak wygląda sytuacja? Zapytaj o to Kobryna. On wie lepiej. Jak tam sprawy? Sag mal, hast du Lust, ein paar Runden zu würfeln? Der Einsatz je Spiel beträgt nur 100 Goldstücke. No okej, czyli możemy z nim zagrać w kości. W porządku. Tutaj możemy wyjść na główny dziedziniec. Już widzę, że ktoś tam chce do mnie zagadać. Ale póki... Na razie nie będziemy wychodzić. Na razie jeszcze zerkniemy tutaj na bok, chociaż tutaj nic nie ma. No to w takim razie pójdziemy sobie piętro wyżej. Chwała Inosowi! Dobrze, Kobryn, spokojnie. Zerkniemy sobie teraz na kolejne pięterko. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Zobaczymy, co tutaj się dzieje na dole. I tak będziemy sobie zwiedzać stopniowo cały zamek. Tu jest latryna. Tak, to wygląda śmiesznie. I trochę jest śmieszne. Tu jest hrabia Garax. Hej. Hej, ty. Witam. Nazywam się Roland i przybywam z okrętu wojennego Albatros. Co mówisz, rycerzu? Przybyłeś z Albatrosa. Bardzo interesujące. Kim jesteś? Hrabia Garax, jeden z doradców króla i jestem ojcem paladyna Ganeluna, służącego na Albatrosie. Mam ważny list. Czy możesz go przekazać mojemu synowi? Dobrze. To dobrze. Mam nadzieję, rycerzu, że mogę na tobie polegać. Co tam u mojego syna? No, ja. Rozumiem. Chyba nie wszystko w porządku, co? No, ja. W porządku, rycerzu. Widzę, że nie chcesz odpowiedzieć na to pytanie. Ale i tak nie mam dla ciebie czasu. Możesz odejść. Dobra, hrabie Garaxa mogę okraść, bo to już widzę. Mikstura będzie bardzo trudna. Eliksir siły miał przy sobie gościu. To akurat nie pogardzę, wręcz przeciwnie. Dziękuję bardzo. Jak tam nasze staty w ogóle? Kurde, ładnie. Czy ja ten list mogę przeczytać? Jak mogę, to chcę wam go pokazać, ale podejrzewam, że nie będę mogła tego zrobić. On będzie pewnie zapieczętowany na amen. Ale zerknijmy. Zapieczętowany list. Drogi synu, niedawno otrzymałem pewną ważną wiadomość, która bardzo sprzyja naszym planom, więc na razie wszystko powinno iść dobrze. Okej. Okay. Hrabia Ardei. Wczytamy się, żeby nie było. Żeby nie było, że sobie przeczytałam zapieczętowany list. My jego treść znamy, natomiast nasz bohater przyjmijmy, że nie. Dobra. To patrzymy sobie dalej, co jest na tym piętrze. Tu jest Albert. Dzień dobry. Witam, ja. Wybacz, szlachetny rycerzu, ale jestem bardzo zajęty. Kim jesteś? Jestem sekretarzem króla i muszę notować wszystkie jego rozkazy i zarządzenia. Więc zwróć się do kogoś innego, szlachetny rycerzu. Dobra. Stara łacińska księga, to może być ciekawe. Zdawaj mi te kartki. Stara łacińska księga, co my tu mamy? Okej, okay, to jest dosłownie po łacinie. Zróbmy save'a, bo ja tak sobie okradam tych ludzi, chodzę sobie po tym zamku i w sumie nie wiem, czy to jest legalne, czy tak nie za bardzo. Lewo, 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 prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, nie, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo. No dobrze, tutaj akurat takie rzeczy typu złote naszyjniki i tak dalej. Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo. Teleport do Królewskiego Zamku w Węgardzie. To się może przydać akurat.
Czyli gra troszeczkę oczekiwała, że będę buszować po skrzyniach. Dobrze wiedzieć. Pierwszy nasz teleport taki typowy vanguardowy, że tak powiem. No dobrze. Zobaczmy, co jest tutaj. Lord Reginald ma tutaj swoje miejsce. Widzę, że oni się naprawdę nie obrażają, że sobie to zabieram wszystko. A obrazisz się za skrzynkę? Chyba nie. Lewo, 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 prawo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. 500 sztuk złota, tak nagle z dupy. Hej, ty. A ciebie mogę okraść? Bardzo trudna, mieszka, 120. Co to jest 120? Wypukła skórzana sakiewka. Jezu, ja sobie robię z tymi ludźmi, co mi się żywnie podoba w ogóle. No, nie powiem. Nie będę narzekać, że mogę takie rzeczy robić. Tutaj mamy już to najwyższe piętro. I tutaj chyba już stacjonują ci magowie, do których nas wysyłał ten... Koristo? Koristo? Dobrze chyba mówię, że Koristo. Już mi się to troszeczkę myli. Gwardziści. Tutaj akurat takie zwykłe jakieś miejsce do spania. Tam jakiś list też widzę. Prawo, prawo, prawo. Prosta skrzyneczka, 17 sztuk złota. Jeżeli to jest kwatera magów, w której oni śpią, to trochę biednie żyją. Królowa Adelaida. No nieźle. Ale widzę, że tutaj są magowie. Czytaj. Rozumiem. 10 punktów kolejne doświadczenia. Menzureczki. Kolejne pulpity. Dzisiaj będziemy sobie zwiedzać zamek. Rozumiem. W sumie. W kolejnym odcinku myślę, że wyjdziemy poza. Zobaczymy, co tam możemy znaleźć. Tu jest kamienna tabliczka. Do zręczności 1. I tutaj jakieś kolejne mikstury. Księga runiczna magów. Część druga. Tabliczka do zręczności. Jakieś miksturki stałe udało się zdobyć? Pewnie nie. Co oni robią? Który to tak odpierdziela coś? Mam nadzieję, że to nie przeze mnie. Rozumiem. Nie, jeden po prostu czaruje jakieś cuda. Pogadajmy może z nimi. Co tu robisz? Jak wygląda sytuacja? Dlaczego przychodzisz do mnie z tym pytaniem? Zapytaj kogoś innego. Chwila. A możesz mnie nauczyć jakichś zaklęć? Dobrze. Witaj. Witaj, czcigodny mistrzu. Kim jesteś? Nazywam się Roland i przybyłem tutaj na okręcie wojennym Albatros, pod dowództwem Lorda Baldwina. Ucz mnie. Witam. Co studiujesz, mistrzu? Poświęciłem się zgłębieniu wiedzy o ogniu, wszechwładnej mocy Innosa. To jego dar, a tym samym potężna broń. Zajmuję się tworzeniem zwojów, zawierających w sobie moc ognia. Są jakieś wieści? Pytaj kogoś innego. Dobra, on uczy właśnie też kolejnych tych rzeczy. Tutaj jeszcze na tym piętrze mamy... kufer hrabiego Garaxa. Skąd ja wezmę do niego, wiecie? Kluczyk, bardzo dobre pytanie. Tam jest jakaś... Tam są skrzynie ukryte. Aha, dobra, bo to jest ta Garaxa, dobrze. Tutaj jest wyjście na taki jakby balkonik. Tu mamy paladyna, gwardzistę. Tutaj w teorii są pozamykane rzeczy.
bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Możemy te panienki pookradać. To jest pierwsza rzecz, którą zrobimy zresztą. Ponieważ dzięki temu możemy ukraść sobie, wiecie. Rzeczy. Brzmiało tak, jakby się ktoś skapnął. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. A, bo ona się skapła chyba. Ty mnie bijesz, czy co ty robisz? Nie wiem. Okej, okay. Tak dobra, nieważne. Nie pamięć mamy chyba, nie? Jezu, co ja robię? Nie wiem. No mamy i to aż 6. Śpij spokojnie, koleżanko. Witam, ja. Nie interesuje mnie to. Zobaczymy na w damskich pokojach razem. Nie masz nic do szukania. Chwila. Nie przeszkadzam. Przeszkadzasz. Odejdź. Witaj. Czego tu szukasz? Odejdź. Chciałbym. Z nikim nie rozmawiam. No i niestety, ale teraz ta pokojówka sobie tutaj stanęła. I to mi trochę utrudni robotę. Albo i nie. A o to się fochniecie, że sobie okradam? Nie. Prawo, 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 lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, 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 lewo, prawo, prawo. Patelnię miała w kufrze, co jest? To chyba tej pokojówki. Tutaj paladyni, bo wiecie, o co mi chodzi, bo my potrzebujemy tego ubrania, królewskiej szaty do zadania. Suknia królowa, to ubranie na mnie nie pasuje, dobra, twórcy się widzę tutaj ubezpieczyli na moje ubieranie się w te ciuchy. To akurat bardzo pomocne jest, bo nie powiem, byłoby to krępujące. No i zostaną kuferek. Lewo, 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 raz, dwa, trzy, w lewo, prawo, prawo, lewo, 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 prawo, prawo, lewo, lewo i trochę miksturek dla nas jeszcze. Zaraz, moi drodzy, będziemy kończyć odcinek, więc myślę, że akurat uda nam się zbadać cały ten zamek, dlatego że zostały nam w sumie dwa wejścia na górę, jedno jest tutaj. I tutaj widzę, że siedzą sobie kusznicy. Jest kapitan Rogar. Tutaj jakieś rzeczy. Sakieweczka. Dobra, czyli mamy kapitana Rogara, z którym możemy porozmawiać. Kufer Dietmara, czyli to jest questowe. Skrzynia z prowiantem. Ale by było śmiesznie, jakby to była skrzynia z rudą. Nie sądzicie? Uważam, że to byłoby bardzo zabawne. Mało realne, ale zabawne. Czyli w sumie ten Rogar to jest ostatnia osoba, z którą możemy pogadać. Tutaj jest bardzo dużo w ogóle skrzyń poukrywanych gdzieś, że tak powiem, w tyłku. A, nie mogę z nim porozmawiać, dobra. I tu jeszcze było wejście po drugiej stronie. O, właśnie tutaj. Ono prowadzi w inne miejsce i tutaj widzę, że magowie mają swoje kufry. Lewo, 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 raz, dwa, trzy, w lewo, prawo, 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 lewo. 250 sztuk złota.
Liczę na miksturki stałe. Lewo, 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 prawo, prawo, prawo. Tu bardzo dużo ładnych czarów. A to jest otwarte w ogóle. O kurde, to są stałe mikstury i to było otwarte. Ale fajnie. Gra mnie, widzę, zaczęła rozpieszczać miksturami stałymi. No i dała mi taki łuk w miarę zwykły, ale miksturki. To już jest coś fajnego. Tak w 100%. No i tutaj mamy jakieś jeszcze drobne rzeczy. Super. Czyli wiecie, co jeszcze możemy spróbować zrobić? Możemy się udać na Albatrosa i zanieść list do Ganeluna. Na zewnątrz Vanguardu, na pokład Albatrosa. Powinienem przekazać ci ten list. Zapieczętowany. Dawaj go tu. Aha, od ojca. No, nareszcie. No i tak myślałam, że to będzie tyle. Że nie będzie żadnej reakcji ani nic. Gernot, też nic. Dobra. To chyba wracamy na zamek. Teleportacja do Królewskiego Zamku. Okej. Jeszcze spróbujemy podejść do tego ojca i nie wiem, czy mogę mu jakoś przekazać, że dałam ten list? Nie, czyli oni są tutaj dosłownie jak bracia kopiuj w klej. Zero jakiegokolwiek zainteresowania, niczego. No i dobra, i zostało nam tutaj w sumie zwiedzenie głównego placu. Tutaj widzę, że możemy zejść niżej. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Mamy arsenał, który jest zablokowany. Podejrzewam, że tam będzie jakaś naprawdę dobra broń. Tu jest Markus. Są rycerze. No ale moi drodzy, nie będziemy już dzisiaj przedłużać. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Lecę montować dla Was ten film i w kolejnym... Tak, ten typu chce do mnie zagadać, jak nie wiem. W kolejnym sprawdzimy sobie ten plac. Zobaczymy, co panowie mają tutaj jeszcze do zaoferowania. Ci paladyni, którzy chcą z nami pogadać albo z którymi my możemy porozmawiać. Tak, jeszcze tylko na szybko sobie zrobimy spoiler, jak to tutaj wygląda. No, wygląda to ciekawie. Tutaj są namioty jakieś. Są krwiopijce i ktoś do mnie strzela, podejrzewam, że to jakiś ork. Ale nie wiem, nie mogę zobaczyć. Także po prostu sobie to olewamy. Tutaj widzę, że możemy w bardzo wiele miejsc chodzić, przejść, zobaczyć, co się dzieje. Tutaj pełnię życia, bardzo ładne bronie. Zbrojnie i tak dalej. Moi drodzy, jeszcze raz Wam dziękuję. Jeżeli Wam się odcinek podobał, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Nie wiem, czy już się nie powtarzam, ale mało ważne. Trzymajcie się i cześć.